Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zresetować do ustawień fabrycznych smartfona Samsung Galaxy S8 Plus. Wystarczy przejść do ustawień. Resetowanie ogólne jest w zarządzaniu ogólnym. Resetowanie. I tutaj mamy opcję ustawienia fabryczne. Pamiętajcie oczywiście, jeżeli przywrócicie do ustawień fabrycznych, skasują Wam się wszelkie konta, wszelkie Wasze ustawienia i tym podobne i tak dalej. Więc będziecie mieli kompletnie wyzerowany smartfon, tak jak kupiliście go ze sklepu. Więc przyciskamy przycisk resetuj i musimy podać kod PIN, jeżeli takowy został ustawiony. I czy na pewno? Tak, usuń wszystko. Oczywiście wykonujemy to wtedy, kiedy mamy pewność, że chcemy. Jeżeli mamy konto Samsung wpisane, to oczywiście hasło też musimy tutaj dodać. Potwierdzić. I w tym momencie nasz smartfon uruchamia się ponownie i on będzie potrzebował około 5 minut do zresetowania się kompletnie. Pamiętajcie, że smartfon był naładowany najlepiej w pełni do takiego resetowania, ale już ponad połowę baterii powinno wystarczyć. Tak więc, jak widzicie, resetowanie trwa. Oczywiście wykonujemy to tylko wtedy, kiedy chcemy albo zrestartować do ustawień fabrycznych, bo chcemy na przykład smartfona od nowa, żeby wszystko działało, komuś dać, albo po prostu chcemy po pierwszym etapie takiej zabawy, gdzie pełno instalowaliśmy gier, testów, chcemy go wyczyścić i już teraz zainstalować takie aplikacje, które w pełni nam wystarczają, a my, żebyśmy mieli w pełni wydajnego smartfona bez zbędnych śmieci. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!